Już czas, żebym się przesiadł z iPhone'a 8 na iPhone'a 13. O to pytacie, o tym dzisiaj powiem i też powiem, dlaczego Apple po raz kolejny zdało test słoikowy. A nazywam się Bernard Fruga i tutaj na tym kanale opowiadam o gadżetach, ogarnienia rzeczywistości, między innymi to jak dzisiaj o smartfonach. A to co widzimy, to widzimy porównanie trzech modeli, nie tylko mojego iPhone'a 8 i najnowszego iPhone'a 13, ale też pośrodku mamy iPhona SE. Skąd taki dopór? Otóż lubię małe telefony. I to za co cenię iPhony, to za to, że przez kolejne lata z powodzeniem zdają mój test słoikowy. Na czym on polega? Na tym, że telefon, który mam, przechodzi przez szyjkę słoika. Czyli jest wystarczająco mały, jak na moje potrzeby. Po prostu dobrze się czuję z moimi telefonami. A skąd pomysł na test słoikowy? Nie tylko dlatego, że jestem mazowieckim słoikiem, ale też to jeszcze z dawnych czasów kajakarstwa, gdzie po prostu wchodziliśmy na kajak i wtedy wrzucałeś telefon do słoika, zakręcałeś słoik, no i w razie przewrotki twój telefon ze słoikiem wypływał. Tak, można oczywiście jakieś woreczki zamykać szczelne, tylko wtedy ten telefon będzie bezpieczny w tym woreczku, zwykle gdzieś. Na dnie rzeki czy jeziora, a w słoikach wypływał. No i stąd była inspiracja na testy słoikowe i po raz kolejny firma Apple pokazała nam iPhone'a, który jest wystarczająco mały, że przechodzi test słoikowy, co jest dla mnie dużym plusem, ale to nie jest najważniejsze. iPhone 8, jeżeli by się zdarzyło tak, żebym go stracił, zniszczył, albo bym uznał, że trzeba koniecznie wymienić to, w którą stronę bym poszedł? Czy w stronę iPhone'a 13 mini? czy może coś pośredniego, czyli iPhonea SE drugiej generacji, który tak naprawdę od strony sprzętowej jest bardzo podobny do iPhonea 8. No to zobaczmy, Zobaczmy dlaczego warto, a dlaczego nie warto skorzystać z tego, że mamy możliwość przejścia już na nowego iPhonea. Przede wszystkim widzimy, że ekran jest nieco większy, że mamy wsparcie 5G. Ja wiem, czy to będzie tak szczególnie ważne, natomiast tutaj nam się zaczynają tak naprawdę poważne tematy, czyli mamy tutaj szerokokątny obiektyw, mamy lepszej jakości nagrywanie, mamy zoom optyczny, którego ani w iPhone 8, ani w iPhoneie SE nie ma. No i oczywiście chip najnowszy A15, gdy w tym moim porządnym iphone 8 jest chip A11. Ależ jaka to różnica? Kto będzie korzystał z tej mocy obliczeniowej w smartfonach? Otóż, moi drodzy, bref pozorom, nie jedna, nie jeden z Was będzie korzystał, dlatego że wprowadzenie do urządzeń mobilnych bardzo mocnych chipów umożliwia bardzo mocne triki, gadżety i narzędzia do obróbki wideo i do obróbki yy, zdjęć. Także, tak naprawdę, ci z Was, którzy mówią, dla mnie. To, co jest najważniejsze w iPhone'ach, to są świetne aparaty, świetne zdjęcia, świetne filmy. Ci prawdopodobnie powiedzieć: To w takim razie porzucam mojego iPhone'a 8 i idę w iPhone'a 13, w moim przypadku iPhone'a 13 mini, żeby zdał test słoikowy. Kolejna sprawa to jest kwestia baterii. Tutaj, tak, jednostką porównawczą dla Apple jest, ile godzin odtwarzamy wideo. No i tutaj. Czy iPhone 8 czy SE, które tak naprawdę mają bardzo podobny hardware, miały te 13 jednostek godzinowych, umownych? tak Tutaj, w tym momencie, mamy 17. I to jest ważne, szczególnie dla tych z Was, którzy mówili: Mój iPhone 8 czy mój iPhone SE nie był w stanie doczekać do końca dnia. Zmiana, którą tutaj mamy, nie będziemy już mieć w tym naszym najnowszym iPhone'ie Touch ID, tylko mamy Face ID. Oraz to, co będzie odpowiedzią dla tych z Was, którzy mówili, nie wchodzę w iPhone'a, bo on się rozbija, szybka pęka. To tutaj warstwa Ceramic Shield z przodu prawdopodobnie sprawi, że te szybki będą nieco trwalsze. Oraz tu ukłon w moją stronę większa wodoodporność. Czyli o ile z iPhone'em 8 mogłem. Wejść na 30 minut do jednego metra. Tu będę mógł do tych umownych 6 metrów na 30 minut wejść, dlatego że jest tutaj ta norma wodoszczelności, wodoodporności podwyższona. I to są tak naprawdę te główne różnice. Czyli można by powiedzieć, jeżeli chcesz nieco mocniejszą baterię, jeżeli chcesz dużo lepsze efekty wideo i foto, to prawdopodobnie przesiadka w iPhone'a Mini może być istotna. Ja nie potrzebuję dużo lepszych efektów wideo ani foto, w związku z tym prawdopodobnie póki co zostanę z moim iPhone'em 8. Skąd się bierze to, że bateria będzie dłużej trzymać mimo mocniejszego procesora? Między innymi bierze się stąd, że mamy tutaj w najnowszym iPhone'ie wyświetlacz OLEDowy. Natomiast zarówno w iPhone-8, jak i w iPhone SE mieliśmy panoramiczny wyświetlacz LCD. To, co wyróżnia wyświetlacz OLEDowy, to jest przede wszystkim to, że jest dużo jaśniejszy. Spójrzcie tutaj, jasność maksymalna 800 nitów, a przy HDR-ze 1200, gdy tutaj przy LCD mogliśmy osiągać maksymalnie 625 nitów. Także tutaj z jednej strony OLEDowe są mają dużo wyższy kontrast, są dużo bardziej widoczne, ale też pożerają dużo mniej prądu. I to jest jeden z powodów prawdopodobnie, dla których iPhone 13 mini będzie dłużej wytrzymywał niż iPhone 8. I teraz to co tutaj było najważniejsze w teście słoikowym, prawda? Szerokość, tak. Oczywiście będzie przechodził przez szyjkę słoika, dlatego że ma szerokość tylko 64 mm, czyli nawet nieco mniej niż te 67 mm iPhone'a 8 i iPhone'a SE, które jak widzicie, dzielą bardzo dużo ze sobą. Nieco grubszy będzie, tak 7,65 mm, gdy mój ma 7,3, ale to bardzo zbliżone wymiary. No i przechodząc do aparatu to przede wszystkim zwraca uwagę to, że mamy dwukrotny zoom optyczny. Nie było w iPhone'ie 8 Zuma optycznego. Oraz, jeżeli spojrzymy na aparat przedni, no to zamiast 7-megapikselowego aparatu przedniego mamy 12-megapikselowy aparat przedni, co nam oczywiście Otwiera możliwości dużo lepszej jakości nagrywania naszych selfie, nagrywania przez aparat przedni. Jeśli no chodzi o sieci komórkowe, bezprzewodowe, to tutaj mi się wydaje, że naszą uwagę przyciągnie przede wszystkim to, że tutaj mamy wsparcie dla sieci 5G, czyli reasumując pytanie, czy to jest ten czas, kiedy należy przejść z iPhone'a 8 na iPhonea 13tego. że krótka odpowiedź jest taka, warto przechodzić na nowy telefon wtedy, kiedy my go potrzebujemy, a nie kiedy producent nam powie, kiedy mamy przechodzić. A z drugiej strony, jeżeli to już jest dla ciebie ten moment, kiedy należy zmienić telefon i faktycznie bardzo ważne jest dla Ciebie optyka, czyli kręcenie filmików, robienie zdjęć, to w takiej sytuacji iPhone 13 będzie miał sens. Natomiast jeżeli mówisz sobie, no ale iPhone 8 był dla mnie, tym co potrzebowałem, tylko troszkę się zestarzał, chciałbym czegoś nowego. I podobnie jak ja, lubisz telefony, które przechodzą test słoikowy, no to być może, który wciąż jest w sprzedaży, iPhone SE drugiej generacji będzie dla Ciebie odpowiedzią, bo jest to bliźniaczy, bliźniacze urządzenie iPhone'a 8 jest wyraźnie tańsze. No i oczywiście w parze idzie to, że ten hardware jest uboższy niż iPhone'a 13. Mam nadzieję, że to rozwiało Wasze wątpliwości na temat tego, czy wkrótce zobaczycie mnie z nowym iPhone'em. Przypuszczam, że nie. Pogodnie, pozdrawiam.